Dzień dobry, witam Państwa w już 5. odcinku Okiem Sajko. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Denis kontra Załęcki. Co ty p***sz, człowieku? Denis kontra Załęcki. Dziś porozmawiamy sobie o Ferrari kontra Załęcki, o mojej niedoszłej walce na Fame MMA 21, czyli tej majowej, nawet dwóch niedoszłych walkach, plus nowa afera na TikToku, o której tylko wspomnę, no i oczywiście Energobeta. Na TikToku wybuchła kolejna drama. Pewnie większy update damy Wam w kolejnym odcinku za tydzień, jak wrócę z Barcelony, bo lecę, nie? Ostatnio była, teraz też jest. Tym razem może nikt dziecka nie bije, ale dziecko jest umierające, przebywa w szpitalu i rodzice nie pierwszej bystrości i nie najbogatsi, po prostu jakaś tam biedna rodzina zbiera sobie na to dziecko pieniądze. Mają tam jakieś zbiórki, zrzutki, na się pomaga i tak dalej, plus na TikToku od ludzi zbierają pieniążki i gifty, teoretycznie na przeżycie i na leczenie tego chorego dzieciątka, a w rzeczywistości kupili sobie iPhone'a 15, kupili sobie nowy komputer i stanowisko do streamowania, no i planują wycieczkę do Turcji. A, no i kupili sobie jeszcze catering. Ja też szukam firmy cateringowej, która podejmie współpracę i pomoże mi przygotowania do... Niech idzie, tu jest wszystko live, która pomoże mi przygotowania do walki, także proszę się zgłaszać, to jest ostatnia wasza szansa. Później już będę tak wysoko, że nic o was nie będę chciał, sami się będziecie prosić. Ale wracając, żeby to ubrać w słowa, jest śmiertelnie chore dziecko, ludzie chodzą po TikToku, po internecie, proszą, zbierają pieniądze, płaczą, inni ludzie, większe konta nagłaśniają tą zbiórkę, no bo czemu by nie, dużo akcji charytatywnych na tym TikToku naszym się dzieje, no i okazuje się nagle, że oni sobie z niczym nie radzą, że tu trzeba jakieś cateringi wykupić, bo nie mają kiedy gotować, bo niby do tego szpitala jeżdżą, w rzeczywistości szukali sobie wycieczki do Turcji, no bo wiecie, jeżeli umiera ci dziecko, pierwsze o czym myślisz, to o egzotycznej wycieczce w formacie all excuse me. Jak dla mnie to jest totalny skam i zwyrodnialstwo. Jeżeli ktoś dorabia się, bo jeszcze na krzywdzie czyjegoś dziecka, to też jest chujowe, ale na krzywdzie własnego dziecka, twoje dziecko leży w szpitalu, ty zbierasz pieniądze na jakieś operacje, rehabilitacje, respiratory, rzekomo, i kupujesz sobie telefon za 7000, kupujesz sobie komputer do streamowania i biurko za te pieniądze i planujesz wycieczkę do Turcji, to ty nie jesteś rodzicem. No jesteś po prostu nie rodzicem. Dla mnie to jest niepojęte. Zbiorę więcej informacji, zrobię większy update i w następnym odcinku może coś dorzucimy. Ujawnię pewnie personalia, jak to ja, bo ja jestem za tym, żeby takich bydlaków nagłaśniać. Nie obchodzi mnie jakieś RODO czy cokolwiek. Jeżeli ktoś na śmiertelnej chorobie dziecka próbuje się dorobić, no to jak dla mnie zasługuje na przynajmniej nagłośnienie sprawy z pełnymi personaliami. I tak się też pewnie stanie za tydzień. Na ten moment kończymy ten temat, bo się nie chcę wkurzyć. Update, mały update. Tydzień temu albo 2 tygodnie temu mówiłem wam o walce Denis Załęcki kontra Ferrari. No i tam sugerowałem, że śmierdzi to tanią ustawką. Czuć po prostu, że to jest wyreżyserowane, że oni udają, że oni tak naprawdę tej spiny nie mają, ale mają po to, żeby były pieniążki i zasięgi. No i cóż, jak zwykle miałem rację. Okazało się, że miałem nosa, jak zwykle moje przeczucie mnie nie zawiodło. Jak macie tą walkę i nagle Ferrari tak mocno zaczepia Denisa, to było polecenie służbowe? Pomidor? Nie pomidor. Wiesz, jak te free fighty działają? Myślę, że wszyscy wiedzą, że... Nie mogę tego! Wszystko leci, nie wiemy. Ja im nic nie gadałam, nie wiem z kim ja gadałam, ale faktycznie ostatni ten się... Odpali na siebie. Lekcji uszalonego reportera wysprzęgliła się, że ten konflikt Denisa i Ferrariego, no to na prośbę federacji. Z jednej strony nie powinna tego mówić, tak mi się wydaje. Z drugiej strony powinna, no bo jest szczera, fajnie jest szczera. Poza tym ci bardziej bystrzejsi chyba wiedzieli od początku, że to jest reżyserowane. A tak to tylko potwierdziła moje słowa. 2 tygodnie temu na odcinku mówiłem, że jakoś mnie nie grzeje ten konflikt z myślą o tym, że to jest ustawka. Tak teraz mamy tego potwierdzenie, więc w ogóle mnie to nie grzeje. A co do Denisa Załęckiego, on się czepiał mojego kolegi, Grubasa, wielkiego mpu, że bije się z mniejszymi, na przykład z jego ojcem i tak dalej. I wziął sobie Ferrariego z kategorii średniej. Hipokryzja, level Denis Załęcki. No, słabe to. Nawet jak wygra z Ferrarim, to mu to nic nie da, bo tam jest 20 kg różnicy ponad. Idzie po prostu odbudować sobie rekord, a jeszcze Ferrari może zaskoczyć. Wątpię, chociaż nie wiem w jakiej dyspozycji jest, ale jak Ferrari ubije Załęckiego, to na następnym Klaudii ja się biję z Załęckim. Denis Załęcki tą walką nic nie zyska, bo nawet jak wygra z Ferrari, to powiedzą, ale Ferrari, to Ferrari się nie przygotowuje, Ferrari wiatraki, Ferrari 20 kg lżejszy. Kolejny raz Denis Załęcki wychodzi po prostu po łatwe pieniądze. Wcześniej się kładł i zarabiał, teraz bohatersko wygra. Chyba wygra. Tak czy inaczej Denis Załęcki dalej odpierdala lipę. To też mi kazał Wielki Buł powiedzieć wszystko. A gdyby ktoś nie wiedział, to na gali 18 maja Fame 21 miałem nawet walczyć ja, ponieważ 2 tygodnie temu jakoś dostałem telefon rano, o 9 byłem w ogóle, nie kontaktowałem, ale dzwonili, czy zawalczę teraz na najbliższej gali z Kaczorem BRS. Mówię, dobra, zawalczę. No ale jak się okazało, Kaczor BRS przysłowiowo obstrał zbroję. Nie wiem czemu, ja jestem taką małą kluską. Bo mi rychuszczenia przecież podobno i w ogóle ledwo chodzę po schodach. No ale informacja poszła taka, że nie, ze mną to w innym terminie, jeżeli już, teraz ze mną nie, no nie bardzo chciał. No i wzięli go na walkę z hejterem. Generalnie słabo, no bo on się tam określa jako raper ostry jak maczeta, człowiek grypsujący czy coś tam, że taki ulicznik. No to myślałem, że jak dostanie propozycję walki 2 tygodnie przed, bo ja na przykład też bym się już nie przygotowywał, wiadomo, no kto się przygotuje w 2 tygodnie do czego? No nie da się. Więc generalnie myślałem, że zrobimy niezły freak fight, no ale jak widać, Kaczor lubi tylko lżejszych przeciwników, Jasia Kapelę, teraz ma hejtera czy coś tam. No słabo, nie pokazał charakteru, no ale niech mu się wiedzie. Ogólnie śmieszny, sympatyczny chłopak. Trochę mnie zdenerwował tym, że się obstrał, fakt, ale generalnie mu kibicuję, jemu i tym śmiesznym Michałkom, jego bażantom. Robi nawet spoko content, taki odmurzający. Ale jakby tego było mało, później dostałem propozycję, że może ja, Wielki Buł, kontra Stary Murański i jego trener Ryta. Również się zgodziłem. Już nawet mieliśmy plan z Wielkim Buł, jak to rozegrać i tak dalej. No ale tym razem to Murański i jego trener wydygali. Ja nie wiem, czy to chodzi o te moje czarne oczy, o tą moją grzywkę, czy coś. Przecież, powtarzam, przegrałem niby z Rychem Szczeną. Czego tu się bać? Naprawdę nie wiem. No ale to miło, że dzieje taki postrach. Chociaż ja jestem bardzo miłym człowiekiem i w ogóle nieagresywnym i porządnym. No ale do tej walki też nie dojdzie, więc generalnie... Co generalnie? Więc generalnie chuj z tym. Ale tak musiałem tylko wtrącić, żeby szpileczkę wbić w Kaczora i w Murana, bo nie byłbym sobą. A wiecie, kto nie obstrał zbroi? Energobeta. Energobeta zawsze staje na wysokości zadania i proponuje termomodernizację domów z dotacjami nawet do 135 000 złotych oraz zatrudnia też nowych pracowników. Więc jeżeli chcecie mieć pewniaka, nie jakichś Kaczorów czy Muranów, to dzwońcie do Energobeta. Link w opisie. Kłaczek. W poniedziałek miało miejsce coś, co miejsca mieć nie powinno, czyli program Face to Face Fame MMA 21, w którym wystąpili Guzik, jakiś Kaleson, tu nie ma co komentować. Ja już widzę, jak Lipski czy ktoś inny sobie ich briefuje, słuchajcie, ludzie narzekają na brak dymu, weźcie tam, nawyzywaj go najgorszy Guzik, ty Kaleson też coś tam, sztuczne to było. Ale to, co się później wydarzyło, czyli Adrian Cios kontra Oświeciński. Ty twoje Samsungi. Dobra, niech leci. Musisz mi oddać swój. Nie, niestety nie mam chorego dziecka, więc nie kupiłem 15. Cios jest takim nieudacznikiem, że mając naprzeciwko siebie Oświecińskiego, którego można było zezłomować, po prostu to jest jak piłka przed pustą bramką. Ten nie ma bramkarza, tam wystarczy dołożyć nogę i jest gol. No ale Cios jest takim pajacem, takim lamusem, że nawet to spierdolił. O dziwo, to konfident Oświeciński przed steczką na Ciosa, a nie na odwrót. I generalnie, żeby było jasne, ja nie promuję żadnych kryminalistów, gangsterów, tylko Wielkiego Buła. Nic w tym rodzaju, żadnych 60-tek, konfidentów, e-konfidentów, frajerów i tak dalej, ale musimy sobie pewne rzeczy ustalić. Oświeciński się wybielił na tym programie nie dlatego, że był taki dobry, tylko dlatego, że Cios był taki chujowy. I generalnie on tam opowiadał, że sprzedałem swoich kolegów, tak, sprzedałem swoich kolegów, bo oni porwali dziecko i trzymali dziecko i tak dalej. To jest bullshit. Ogólnie wrzucałem jego zeznania na Instagram, czytałem jego całe zeznania. Jedno takie kluczowe pytanie, którego nie zadał na przykład Adrian Cios, bo jest za głupi, bo on tam powiedział, że sprzedałem kolegów, bo oni porwali dziecko i tak dalej. To teraz pytanie, czy ty poszedłeś na policję sprzedać kolegów bandziorów, bo porwali dziecko? Od razu pobiegłeś? Czy wysprzęgliłeś się dopiero jak cię zatrzymali? Bo to jest bardzo duża różnica. Bo z tego co ja wiem, to żeś się dopiero w momencie, jak cię zatrzymali. Czyli nie dlatego, że było ci szkoda rzekomo jakiegoś dziecka, że cię sumienie tknęło, tylko dlatego, że dostałeś nadzwyczajne złagodzenie kary, czyli 24 miesiące, które odsiedziałeś, zamiast na przykład 5, 6, 8 lat. Nie kierowałeś się dobrem żadnego porwanego dziecka, jeśli takie istniało, tylko swoim własnym. Nie poszedłeś sam na komisariat, wstałeś rano, stwierdziłeś, nie kurczę, moi koledzy to jednak są bandziory, idę na policję, tylko jak ci psy wjechały na chatę, to wtedy nagle rzekomo ruszyło cię sumienie. Więc przestań, kupa, ludziom wciskać takie głodne kawałki, bo to może kupi Cios, to może kupi 15-letnia publika fejmu, ale nikt, kto ma trochę więcej intelektu w swojej głowie. Następna sprawa. Ty prowadziłeś agencję towarzyskie, gościu. I chcesz powiedzieć, że twoje agencje towarzyskie były jedyne w Polsce, gdzie prostytutki były szanowane, noszone na rękach, zatrudnione na umowę o pracę, miały owocowe czwartki, analne soboty i generalnie wyjazdy all inclusive za granicą, tak? U ciebie w agencjach towarzyskich nie były molestowane kobiety, nie były dosypywane im rzeczy do drinków, nie były tam bite, zmuszane do prostytucji. U ciebie nie. Rozumiem, że w każdym burdelu tak, ale u gangstera oświecińskiego kobiety były traktowane jak aniołki. No ludzie, tu nie chodzi o to, dobra, odsiedział, poszedł na współpracę, nawrócił się, nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że ja teraz będę piętnował, bo on jest konfidentem czy coś. Tylko prawda chodzi naga. Jak ja mówię o swoich przewinieniach, ja mówię jak było. To, że zostało to wypaczone, to już tego się później będę rozliczał z tamtymi ludźmi, którzy mnie pomawiali, ale generalnie chcę być oceniany za to, co faktycznie zrobiłem. A Oświęciński przed całą Polską na programie zbudował narrację, że on z dobrego serca się rozje... bo go sumienie ruszyło. Doskonale wiedziałeś, kim są twoi wspólnicy, doskonale wiedziałeś, czym się zajmują, czym ty się zajmowałeś, prowadziłeś własne agencje towarzyskie, zajmowałeś się prostytutkami, wymuszeniami, haraczami, więc przestań wciskać ludziom takie gówno, że ciebie oświeciło nagle i ci się żal czegoś zrobiło. Nie. Wjechali ci na chatę, zatrzymali ci, podzieli, słuchaj, kurwa, staniesz 8 lat, albo powiesz wszystko, co wiesz. No i powiedziałeś wszystko, co wiesz i dostałeś 2 lata, a nie 8. End of story. Jakbyś tak powiedział na programie, to bym teraz tego nie nagrywał. Ale na TikToku już robią z ciebie bohatera, bo kupili te twoje bzdury. Szkoda, że mnie nie będzie na konferencji właśnie, bo bym to powiedział, tutaj obejrzy to 10 000 osób, tam by ludzie się dowiedzieli. Może kiedyś będę na innej, to powiem. Zobaczymy. Nie będę cię piętnował. Chcesz sobie być we frikach, ludzie chcą cię oglądać, spoko. Ja nie jestem prokuratorem, ale bądź uczciwy. Rozjebałeś się na kolegów, bo paliło ci się koło dupy, a nie dlatego, że zrozumiałeś swoje błędy, ci było kogoś żal. A co do Ciosa, to, że Cios ma, powiedzmy, dziwne relacje z rodziną, to też o tym wielokrotnie słyszałem. To, że Cios później wstawił tam głosówkę od swojej matki, ja tego nie kupuję, bo ja słyszałem o jego dziwnych relacjach z matką, ale nie będę tego tutaj wyciągał na razie, bo nie mam w tym interesu. Poza tym to jest też taka prywata. Oświęcimski niby coś przyniósł, nic nie pokazał, ale powiem tylko tyle, że o tych rzeczach, o których mówił Oświęcimski, to słyszałem wcześniej dużo, a to, że teraz Cios zarabia duże pieniądze i ma dobre relacje z rodziną i ktoś mu nagra głosówkę, to nie znaczy, że to wszystko załatwia, moim zdaniem. Z moich informacji coś na rzeczy jest. Ale czy to było spoko, żeby Oświęciński to wyciągał? Przygotował się. Jakby wszystkie chwyty dozwolone. Przygotował się, Cios się nie przygotował i jeszcze w ogóle Cios nie usiadł do stołu z Oświęcińskim, bo to frajer. Cios, ani ty nie siedziałeś, ani ty nie grypsowałeś, ani ty nie jesteś z ulicy, ani ze środowiska. Przestań robić z siebie kozaka. Poza tym już go straszysz sądami. Przestań robić z siebie wie kogo. Ty dobrze wiesz, że ja wiem, kim ty jesteś. Tak naprawdę. I twój menadżer były wie, i ludzie ze Stalowej Woli wiedzą, kim ty jesteś. To, że ty z frajerem nie usiądę, daj spokój. Nie masz z tym nic wspólnego. Ja też nie mam, żeby nie było. Ale ja nie robię z siebie nie wiadomo kogo, a ty cały czas robisz. Reasumując. Cios przepierdolił program z którego mógł łatwo zezłomować. Się wybielił, dzieci zaczęły w to wierzyć i mu bić brawo, no i Oświęcimski na razie siedzi na białym koniu, ale postaram się tego konia tak czy inaczej kiedyś zwalić. Jego z tego konia zwalić. I na zakończenie powiem tylko Energobeta, link w opisie. I dajcie znać, jak jest bez czapki i w ogóle co myślicie o tym, że Kaczor się obsrał i o Oświęcimski, w ogóle coś napiszcie w komentarzu. Dobrze było, panie Robercie? Dobra, gaś pan to i git.